Najstarszy wideoklip nasz to jest Purple i te takie do pierwszej płyty numery z luzu, ale one gdzieś w ogóle już zaginęły, pewno ich nie ma wcale w telewizji, nigdzie nie ma. Ale mamy ten Imanoleo, to jest super teledysk, uważam, że jeden z naszych najlepszych. Nakręcony w luzie został. Jest po prostu śmieszny strasznie. Pomysł był mój. Znaczy, to sam klimat numeru, taki trochę orientalny, to narzuca już mniej więcej co tam powinno się pokazać. Zabraliśmy się w te takie... Anka była w ciąży i miała tą swoją sukienkę taką piękną ze ślubu i po prostu jak było kręcenie, to ona wyskakiwała na plan, kręcili szybciutko 10-15 minut, po czym wypadała do garderoby i wszystko rozpinała i następowała ulga. Oje. I tak co kawałek po prostu. No bo już o mało co byśmy nie nakręcili tego teledysku, bo ta ekipa tam się jakoś co rusz odsuwali, a to 2 tygodnie, a to 3 tygodnie, ja tam dzwoniłam z awanturami potwornymi. I w końcu im powiedziałam, słuchajcie, ja po prostu jestem w ciąży, jestem coraz szersza, ja nie wejdę w tą suknię. I jak tego nie nakręcimy, to po prostu mam w nosie, nie kręcimy w ogóle teledysku, jak wam nie zależy, to nie. Oni, o, to sobie inną zmienię, że powiedziałam, po moim trupie, albo w tej sukni wychodzę, albo w ogóle nie wychodzę. I się zebrali, pamiętam, właśnie wtedy i to była ostatnia w ogóle chwila, bo ja po prostu mdlałam prawie w tej sukience. Trzeba jeszcze powiedzieć, że teledysk miał nominację na Jak Festiwal i Ania zdobyła tam nagrodę za najlepszy scenariusz do teledysku. Dostała złotą szpilę. Chciałam krzyczeć, gdy powstałaś taka biała. Chciałam uciec, gdy śmiertelnie całowałaś, a ja dostałam. Ty zawsze byłaś inna. My z Kaśką żeśmy były mocno bardzo tam pomalowane, zwłaszcza ona. No a chłopcy to najpierw tam, nie, my nie jesteśmy jacyś tam pegiet, nie, to my się nie będziemy malowali. No to tam delikatnie jakoś tam ich zmusiłam, że trochę podkładu pudru na twarz i nagle później my kręciłyśmy z Kasią, wtedy jak ona, jak mnie gryzła w szyję i tak dalej i długi czas oni byli sami gdzieś tam sobie. I oni tam się dorwali do kosmetyków. Nagle coś im się w drugą stronę odkręciło. Jak weszli do tej sali kręceń, zmalowani tak po prostu jak takie najbardziej homoseksualne wampiry na świecie. Myśmy wymiękły z Kaśką i potem poszłyśmy jeszcze i żeśmy zmywały. Rozbijając szkło, nie słyszałam nawet śpiewu krwi.
że jesteś ty. I gdy nadchodzi czas, biały ogień w nas, smak gorącej krwi, zamiast mnie w lustrze jesteś ty. I gdy nadchodzi czas, biały ogień w nas, smak gorącej krwi, zamiast mnie w lustrze jesteś ty. I gdy nadchodzi czas, biały ogień w nas, smak gorącej krwi, zamiast mnie w lustrze jesteś ty. W moim kraju to jest teledysk wyreżyserowany przez Grzegorza Gaja. To ten chłopak, który normalnie robi dla luzu, ale on to zrobił poza luzem. Dla mnie było to bardzo stresujące kręcenie, bo tego nie widać, ale ja tam zasuwałam z takim ogromnym kijem długim. Na końcu jego była kamera. I musiałam z tym kijem tak się kręcić w kółko. Znaczy, mało, że on troszeczkę był... widać, bo tam jest widać, że taka jest... Ale to jak ktoś wie. No to ona. On ciężki był ten kij, on tam dźwignię robił i naprawdę mnie to męczyło. Musiałam z tym kijem tak w kółko się kręcić, mieć zachwyconą minę i śpiewać to. W moim kraju! To jest taki polityczny, trochę tam społeczno-polityczny tekst. Maszerują tam ludzie. To było tak, że ja z Grześkiem Gajem już sami byliśmy. Jechaliśmy samochodem i szli kibice na mecz Legii. To są kibice Sosnowca bodajże, jacyś ze Śląska, któregoś klubu. I myśmy ich po prostu sfilmowali. I wyglądali jak manifestacja. Bo nie mieliśmy skąd wziąć manifestacji. Chcesz zwyciężyć świat, a sercem wygrać bój z kamieniem. Wołasz do ludzi i kiedy nikt nie słyszy, co dzień wstajesz bledszy i bardziej jesteś niczym, bo tu polityka wysysa mózg, bo tutaj to zabija król. Paweł i nasz klawiszowiec ówczesny Michał są w garniturach i oni symbolizują polityków. I oni... Drugi raz w życiu w garniturze wystąpiłem. I oni tam wychodzą z kościoła. Czy tego nie widać, że tylko kurczę, no, tego nie widać i za to to mam w ogóle wnerwienie na reżysera, bo po prostu o to chodziło, żeby oni wychodzili z kościoła, ci politycy. No, nie wiem dlaczego, spękał przed nakręceniem kościoła. Bo tu polityka wysysa mózg, bo tutaj ja zasabija król, gdy trwa zimna wojna serca i słowa, coraz mniej miejsca, żeby się. Babelu to był teledysk skręcony do muzycznej jedynki i tylko ja w nim brałam udział z zespołu i moje dziecko. Adaś wtedy miał 9 miesięcy, był w tym takim najpiękniejszym wieku niemowlęcym, kiedy właśnie to taki jest duży niemowlak, już taki roześmiany z pełną mimiką i tak dalej, ale jeszcze niemowlak. Bardzo fajnie nam było wtedy kręcić. Adaś, w ogóle ja to tam się nie liczę na tym teledysku, tam się Adaś liczy. Tam on tak bierze tak sobie nogę z się, robił też takie gesty, wódz pozdrawia naród na końcu. To jest super, najulubieńszy mój moment tego teledysku. Śmiesznie leci, strąciłeś lekko go.
teledysk był kręcony w Łodzi. Stałam w takiej wodzie. To był w studio. Basen był folią wyłożony, no basen, no takie folią wyłożone, podniesione i tam było gdzieś tak o tyle wody. I najpierw tam stałam. W ogóle, kurczę, to męczące strasznie jest, jak sama nagrywam teledyski, to się wszystko na mnie koncentruje. I przez dwa dni non-stop, po tam 10-12 godzin, śpiewałam Te owoce wschodu. I to tą pierwszą część, bo ja się zaparłam, że wokalizy nie będę śpiewała, bo nie trafię w nią tak do playbacku i w ogóle nie chcę, żeby na wokalizie była jakaś tam taka, tylko jakieś ładne obrazy. I cały czas tą pierwszą część Owoców Wschodu śpiewałam. Przez dwa dni ja mało kota nie dostałam wtedy. I jeszcze takie kółko z takimi tam 12 chyba 200-watowymi żarówkami stało tak w odległości pół metra od mojej twarzy. Oślepiało mnie tak, że w ogóle, a jakie gorące było, grzało strasznie. I ja już w pewnym momencie musieliśmy kończyć ujęcia jednego i drugiego dnia, bo ja mówiłam, że ślepnę, poczułam, że ślepnę. No ale to kółko właśnie powoduje, że tak ładnie oświetla twarz, nie ma żadnych cieni jakichś kiepskich. I właśnie ono wydobywa prawdę całą z mojej twarzy, bo byłam po prostu dobrze oświetlona i było dobrze widać, jak ja naprawdę wyglądam. Wszystko dam ci, co tylko mogę, wszystko dam ci, ogień i wodę, pocałunki, których nigdzie nie kupisz, owoce wschodu, dzikie jagody. Władza to jest teledysk, który promował naszą płytę najnowszą, Cyjan.